Zawody w południowej Ameryce stanowiły doskonałą okazję do zdobywania kolejnych punktów do rankingu, na podstawie którego wyłonieni zostaną uczestnicy przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Nasz reprezentant zajął 7. miejsce w turnieju męskiego floretu kategorii B. Jest lepiej niż wskazywało rozstawienie, bo wrocławianin w głównej drabince zawodów rozstawiony został z 9, skutkującą wolnym losem w 1/16 finału. Aktualny wicemistrz Europy Sterni w kolejnej rundzie wygrał pewnie z Japończykiem Ryui Ondo, tracąc w rozgrywanym do 15 punktów spotkaniu 8 trafień, a jego pogromcą w starciu o strefę medalową okazał się zwycięzca eliminacji i zarazem późniejszy finalista Albert Kamalov z Rosji, któremu uległ 10-15. Nie do zatrzymania przez swoich rywali okazał się tym razem Brytyjczyk Dimitri Kutuja, który w najważniejszym pojedynku dnia nie dał szans Kamalowowi, miażdżąc go do 5 oczek. Podium dopełnili Francuz Maxime Vallée oraz drugi z Rosjan Timur Hamatszyn. Teraz emocje w Polsce. Gaworski po powrocie do kraju będzie się szykować do zawodów Pucharu Świata, które zostaną rozegrane w Warszawie. Miejmy nadzieję, że przed własnymi kibicami będzie w stanie powalczyć jeszcze skuteczniej i zbliżyć się bądź stanąć na podium. Na pewno będziemy mocno kibicować. Portugalczyk w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób prezentował interesujące treści, które skłaniały wielu uczestników do dyskusji i zadawania pytań. Wszyscy skrupulatnie notowali bądź w inny sposób utrwalali wiedzę przekazywaną przez byłego asystenta Berga czy Ramireza. Jak traktuje swój udział w konferencji? Przede wszystkim pokazać sobą, kim jestem jako trener, jak mam spojrzenie na modelu gry danego zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o fazę defensywnej, i na modelu treningu, i trochę na model przywództwa i mentalności, jak go wprowadzać, także to był mój największy cel. Portugalczyk uczył się pod okiem wielu fachowców, sam już jest bardzo cenionym trenerem. Jak jednak podkreśla, przed nim jeszcze dużo nauki. Nadal uważam, że jestem na początku, jestem młodym człowiekiem, który przede wszystkim stara się uczyć codziennie od różnych trenerów, też od różnych źródła. Także nadal uważam, że jestem w tej etapie, jestem młody i chcę się rozwijać. Teraz będzie się rozwijać w greckiej ekstraklasie. Trener zwraca uwagę na aspekt podejścia do swojego zawodu. To trudna praca i na pewno nie usłana różami, mówił. Jako trener trzeba się pogodzić z tym, że będą piękne momenty, natomiast zdecydowanie więcej będą momenty cierpienia, krytykę, poświęcenia na różnych płaszczyznach, żeby osiągać potem te krótkie chwili szczęścia i radości, natomiast i osiągnięcie, i wygrywanie tytułów. Feio nie wyobraża sobie życia na odległość z najbliższymi. Do każdego miejsca, gdzie pracuje, zabiera swoją rodzinę i ma nadzieję, że tak będzie dalej. Znam wielu trenerów, które muszą z różnych sytuacji właśnie zostawić często w domach rodzinę, dzieci, żonę i tak dalej, żeby się poświęcić pracą, bo taki mamy zawód, gdzie niestety on nie jest stabilny. Portugalczyk okazał się niezwykle otwarty. Jak chce być postrzegany jako człowiek? Jakie ma plany trenerskie? Jako człowiek chciałem być postrzegany jako dobrą osobą, osobą pomocną, osobą, która jakby wyciąga ręki ludziom wokół siebie, który jest postrzegany jako osoba, z której można rozmawiać i jako porządny człowiek, bo to jest najważniejsze, być dobrą osobą dla mnie, a zawodowo to zobaczymy, gdzie życie mi doprowadzi. Na pewno chciałem skończyć kurs UEFA Pro, to jest dla mnie klucz w tej chwili, i chciałbym pracować w środowisku, gdzie ludzie wierzą we mnie i gdzie mnie chcą. Wracając do wykładów, w 3 blokach teoretycznych wiadomości przekazywane trenerom były obrazowane przykładami z największych aren piłkarskich zdobytych przez minione lata.